Od wczoraj trwa wielka edukacyjna batalia. Absolwenci szkół średnich próbują swoich sił w starciu z egzaminem dojrzałości. W tym roku matura wygląda nieco inaczej, aniżeli jeszcze 12 miesięcy temu. Istotne zmiany dotyczą przede wszystkim zakresu programowego. To uczniowie zdający maturę w roku 2015 piszą tę maturę z materiału, z nowej podstawy programowej. Zmiany dotknęły także języka polskiego w wydaniu egzaminu ustnego. I w tym roku będzie to wylosowane jedno zagadnienie z podstawy programowej. No, mam nadzieję, że do wszystkich, którzy będą losować, uśmiechnie się szczęście. Zanim jednak do części ustnej się dojdzie, trzeba pokonać m.in. język ojczysty na papierze. Abiturienci mierzyli się z nim wczoraj. Odczucia po odbytym egzaminie są zaskakująco pozytywne. Nie był jakoś szczególnie trudny. Znaczy, wiadomo, zawsze może się zdarzyć, że tam praca jakoś nie podejdzie czy coś takiego. Ale ogólnie myślę, że całkiem w porządku poszło. Ja się spodziewałem właśnie, że będzie lalka Bolesława Prusa. Byłem na to przygotowany odpowiednio, także mnie nie zaskoczyło to. Mnie też nie. Tylko ten wiersz może trochę tam, ten fragment wiersza. Wiersz to było pytanie właśnie takie, na które nie byłem przygotowany, bo w poprzednich próbnych maturach właśnie takich pytań w ogóle nie było. Poziom był średni, a spodziewałam się lalki. Dziś z kolei maturzyści zmagali się z zadaniami królowej nauk, czyli matematyki. Tutaj już odczuwalne były pewne obawy. Dzisiaj największy stres, bo ja to jestem humanistą, no to matma zawsze sprawia trochę problemy. No to matematyka, królowa nauk, wiadomo, surowa pani. Bardzo duży stres, jest duża szansa, że nie zdam. Jutro zaś czekają egzaminy z języka obcego, który każdy z maturzystów wybiera indywidualnie. W większości jest to jednak język angielski. Tak jak wybory uczniów, których rekrutujemy do szkoły, stawiają przede wszystkim na język angielski, tak samo jest na maturze. I ze 165 maturzystów w tym roku 140 zdaje egzamin z języka angielskiego. Nowa matura wiąże się z jeszcze jednym obowiązkowym egzaminem w liceach ogólnokształcących. Mowa tutaj o dowolnym przedmiocie w zakresie rozszerzonym. Uczeń w tym roku ma obowiązek wybrania jednego rozszerzenia, jednego przedmiotu pisanego na poziomie rozszerzonym. To jest przedmiot, który liczy się do matury, ale jego wynik nie decyduje o zdawalności matury. Po obowiązkowych egzaminach przyjdzie czas na te dodatkowe. Tutaj w niektórych przypadkach możemy spotkać się z dość egzotycznymi przedmiotami. W tym roku egzotyczna jest filozofia. Dalej jest historia sztuki. Wcześniej zdawaliśmy historię muzyki i język łaciński, co jest też rzadkością na egzaminie maturalnym. W tym roku egzaminy maturalne potrwają do 29 maja. Wyniki wraz ze świadectwem wręczane będą tradycyjnie 30 czerwca. Z kolei tak zwane poprawki zaplanowano na drugą część sierpnia. Ich jednak nikomu nie życzymy.